Na pewno rodzenie dzieci nie jest obowiązkiem, nie jest przymusem. W dzisiejszych czasach nawet powiedziałabym, że jest pewnego rodzaju przywilejem i darem, bo sama wiem i mam takie doświadczenia również w swoim życiu, posiadanie dziecka to nie jest takie pstryk i to nie jest nasza wina. To jest wina, myślę, że też czasów, w których żyjemy, tego, że nie żyjemy zdrowo, bo świat po prostu wygląda tak, a nie inaczej. I wcale to nie jest, podkreślam, nasza wina kobiet, że tych dzieci nie możemy mieć lub że bardzo trudno zajść w ciążę, czy też donosić ją. Wiem to z własnego przykładu. Jestem zdrową, w pełni sił dziewczyną, która ma na swoim koncie, mówiąc brzydko i brutalnie, utratę niejednego dziecka i mam absolutnie świadomość tego, jak trudno jest to marzenie spełnić, także dlatego, że powiedziałam o tym publicznie i zalała mnie dosłownie fala wiadomości i komentarzy od kobiet, które mają podobny problem, czyli walczą o to swoje macierzyństwo, walczą także z polskim systemem, walczą o swoje zdrowie, o możliwość refundacji metod in vitro, walczą także ze strachem, co w sytuacji, kiedy w badaniach prenatalnych okazuje się, że dziecko jest chore, śmiertelnie chore, a one w tym momencie w Polsce wiedzą, że tak naprawdę nie liczy się ich zdrowie, ich decyzja, ich przyszłość, tylko przepisy, które będą kierowały tym, co dalej z ich życiem będzie. Więc jakby tych czynników, które wpływają na to, że kobiety i już świadomie nie decydują się na to, by być mamą, i też takich, które bardzo chcą być mamami, ale po prostu z różnych przyczyn nie mogą, jest tak dużo, że niestety z sporym niepokojem patrzę na to, co będzie w przyszłości. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe rozumienie tego tematu i nie zgadzam się absolutnie z tą narracją, która jest teraz prowadzona i nie zgadzam się także z narracją, że to jest wina kobiet. Chociażby przyczyny niepłodności w dużej mierze leżą także po stronie mężczyzn, o czym głośno się nie mówi.